to jest jedna z tych książek, które bardzo zmieniły mój sposób patrzenia na historię ubiorów. Andrzej Banach, o młodzież XIX wieku. Intro! Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły. Prowadzę wykłady i warsztaty. A w tej serii pokazuję Wam swoje książki kostiumologiczne. I dziś właśnie będzie o tym Tomiszu. Twarda okładka na ogół występuje w obwolucie jeszcze z takim ładnym obrazkiem. Widzisz mam, nie pytajcie, gdzie leży w bezpiecznym miejscu, bo jest zaczytywana i ta obwoluta mi za bardzo przeszkadzała w czytaniu. Ma tonę tekstu. Ja naprawdę nie przesadzam, bo to jest taka publikacja, gdzie jest dużo obrazków czarno-białych. Kolorowe macie czasem ryciny wstawione oddzielnie. To jest tekst, 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 masa tekstu, masa obrazków. Pierwsza część to jest ubiór w kontekście polityki, rzemiosła, sztuki. Pokazuje, że nie jest czymś odrębnym, tylko stanowi całość pewnego zjawiska kulturowego, przemian, historii. A druga część to jest właśnie historia ubioru. I każda jest tak samo pięknie, bogato ilustrowana. No czarno-biało, ja wiem, że współczesny lud woli kolorki. Ale ja tę książkę po prostu ubóstwiam, kocham. I w ogóle za właśnie ten szerszy kontekst poznawczy. No i poza tym, no wiecie, mówi o moim ukochanym XIX wieku, więc tym bardziej. Jest do spotkania na rynku wtórnym, czyli głównie antykwariaty i Allegro. Można ją dostać między 40 a 120 zł. I jeśli ktoś naprawdę chce poznać XIX wiek, to radzę zainwestować, zwłaszcza, że duże, grube, dużo czytania, dużo oglądania.